Na pewno mecz ustawiła sytuacja w momencie, straciliśmy pierwszą bramkę. Nie wiem, zdaniem naszego bramkarza był faulowany, że to było poza polem bramkowym. Nie widziałem tego, trudno mi z mojej perspektywy to ocenić. Jeżeli tak było, no to nie fajnie. No cóż, tracimy pierwszą bramkę, meczu nie musimy przegrać, ale zachowanie bramkarza, który dostaje potem czerwoną kartkę, no to niestety, ale świadczy o tym, że no nie wiem, do pewnych rzeczy chyba trzeba dorósć, no bo jak można tak bezmyślnie losować zespół, gdzie mamy cztery porażki z rzędu, chcemy się przełamać, choćby nie wiem, co jakiegoś punkta złapać i takie nieodpowiedzialne zachowanie, no to jest skandaliczna sprawa. Druga bramka. No wychodzimy niby do grania, podłączają się boczni obrońcy, stoper zagrywa do napastnika gości. No wymarzona sytuacja do skontrowania, do strzelenia bramki. No i tak się mecz ułożył. No. Powiem tak, 105. porażka nasza. Bardzo trudna sytuacja na zespole, ale żeby to przełamać, trzeba pełnej koncentracji na tym, co się robimy. Na tym, co robimy. Zawodnicy muszą być zdeterminowani do tego i wszystko poświęcić, żeby trenować, żeby grać, żeby wypoczywać i tak dalej. A niestety nasi zawodnicy się na tym nie koncentrują. Nie mówię tylko o sprawach finansowych, mówię o innych jeszcze rzeczach, o których dobrze zorientowani, dobrze o tym wiedzą. Nie mówię, absolutnie nie mam na myśli jakiegoś niesportowego trybu życia, ale po prostu są to zachowania, które niestety nie można pogodzić tego z graniem w piłkę. 5. porażka. No cóż, trzeba jakieś zmiany zrobić. Zależy mi na tym, żeby Unia wygrywała. I czas chyba na zmianę trenera. 5 porażek z rzędu. Może ktoś inny przyjdzie, może ktoś inny lepiej to poustawia. Może zobaczy to inaczej. Wiem, że wygląda to, jak wygląda w naszym przypadku. Wszystko to jest na takiej na chęciach opartej, ale mówię, jak chcemy, mówiliśmy sobie, że chcemy, to róbmy to do końca. No. Koncentrujmy się na tym, co robimy. Tak jak mówię, no, 5 porażek, no, każdy by się na moim miejscu podał do dymisji. Jeżeli tylko klub znajdzie, nie jestem tak, że odchodzę i zostawiam, że tak powiem, róbcie sobie, co chcecie, tylko mówię, no, jeżeli klub ma kogoś na moje miejsce, proszę bardzo, jeżeli potrzebuje poszukać, to jeszcze te 2-3 dni mogę jakoś pomóc, czy tam, jeżeli będzie taka wola, jeżeli nie, no to takie po prostu są realia i taki czas przyszedł. Myślałem, że to przełamiemy, dzisiaj nie udało się. Trudno. Mecz jak mecz, no i mnie cieszy zwycięstwo. Oczywiście popełniliśmy trochę błędów. Zawsze trzeba pracować na treningach, żeby te błędy eliminować i robić ich jak najmniej. Myślę, że zwycięstwo do pierwszej połowy to naprawdę się obawiałem, pomimo że niby moim zdaniem mieliśmy przewagę taką optyczną, przynajmniej piłkarską, a zdawałem sobie również sprawę, że drużyna Unii Tarnów była w środę, grała mecz z Puszczą Niepołomice. Na pewno oni to na pewno chłopaki odczuwali gdzieś tam fizycznie trochę zmęczenie. No i to było widać już potem w drugiej połowie, że jednak i nawet przewaga jednego zawodnika, no to, że jednak podkręcili moi zawodnicy trochę tempo i strzelili bramkę. No chyba wygraliśmy tutaj raczej zasłużenie. Trener Motoru może lepiej widział, nie wiem, czy bramkarz był. Moim zdaniem to oni, nasz napastnik skakał do główki, a bramkarz skakał normalnie rękoma. Tam nie było jakiegoś, że on go ręką jakby odepchnął, tylko po prostu skakał do głowy. Już chyba nie ma tego przepisu, że w polu 5 metrów, że nie wolno bramkarza atakować. Normalnie skakali, tak jakby z dwóch zawodników. I piłka, chyba nie wiem, czy on dotknął, nie? I spadła na nogę obrońcy, który sam sobie strzelił bramkę. Więc znaczy dla mnie chyba raczej nie było faulu. Ale no, ciężko się mówi, bo tutaj też rozumiem trenera, który jak byłbym po drugiej stronie, który jak stracił, to też bym mówił, że jest faul. No, ale ciężko mi jest powiedzieć. No, sędzia zadecydował, że nie ma faulu, a na pewno zgadzam się z trenerem, bo tutaj drużyny przeciwnej, że zachowanie bramkarza, no ja też bym mu jakoś tam
nie wiem, że nie wybaczył, ale no ukarałbym go po prostu, no bo osłabił drużynę, bo nawet jak straciliśmy bramkę, to nie jest jeszcze koniec meczu. Jeszcze można było walczyć.